w najwyższej klasie rozgrywkowej w województwie kujawsko-pomorskim. To właśnie atmosfera jest motorem napędowym drużyny, w której o odpowiednią pracę poszczególnych trybów dba nie kto inny jak trener Grzegorz Jeromik. Cały zespół ciężką pracą i osiągniętymi wynikami zbudował w gminie modę na Unię, czego dowodem jest frekwencja przy ulicy Parkowej oraz meczach wyjazdowych, gdzie często kibice Unii stanowią większość zasiadających na trybunach w różnych miejscach województwa. Wszyscy liczymy, że poprawiająca się infrastruktura na stadionie poprawi także wasz komfort pracy, co zaowocuje podniesieniem poziomu sportowego każdego z zawodników, czego efektem będą jeszcze lepsze wyniki drużyny. Z tego względu, że trener miał już swoje 5 minut, ja tutaj chciałbym zadać pytanie Adrianowi Frelichowi, młodemu zawodnikowi, który już gra pierwsze skrzypce w zespole. I który odbierze nagrodę w imieniu drużyny. Tak jest. Adrian, jaka jest recepta na wasz sukces? Recepta na nasz sukces to jest oczywiście ciężka praca i systematyczność na treningach, ale główną rolę odgrywa tutaj wspaniała atmosfera, którą panuje w drużynie. Adrian, ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy czwarta liga jest szczytem waszych możliwości, czy jako kibice możemy spodziewać się jeszcze czegoś więcej? No, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Piłka nożna jest nieprzewidywalna i wszystko w tym sporcie może się wydarzyć. Oczywiście czym wyższa liga, tym większe koszty wyjazdów na przykład. I na dzień dzisiejszy ciężko stan finansowy tego klubu nie pozwala. Taka kancelka na burmistrza, tak jednym okiem. Nadaje się na rzecznika prasowego, to jest tutaj podpowiada, oczywiście. Co do kibiców, to oczywiście chcemy sprawić im jak najwięcej radości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Adrian Frelich i drużyna Unii Gniewkowo. Serdecznie dziękujemy wam, panowie. Dziękujemy. Możecie zająć miejsca. Jeszcze raz. Najlepsza drużyna 2018 roku. Alek Stępień, Piotr Kaźmierski, Mateusz Balik, Zbigniew Baranowski, Krzysztof Brączyk, Łukasz Cięgotura, Kamil Fajkowski, Adrian Frelich, Mateusz Grudziński, Maciej Jaroszewski, Radek Kłosowski, Oskar Kryszak, Sebastian Krzysztofiak, Mateusz Nowacki, Grzegorz Pakulski, Bartosz Pędowski, Kamil Piotrowiak, Kamil Piotrowicz, Michał Piotrowski, Filip Sonsała i nieoceniony trener Grzegorz Jeromik. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy na chwilę również panu burmistrzowi Michałowi. Po tych emocjach przyszedł czas na mały przerywnik muzyczny. Zapraszamy więc na scenę raz jeszcze panią Ewę Gotowalską, którą oczywiście przywitamy gromkimi brawami.
Serdecznie dziękujemy, panie Ewo. Po tej muzycznej uczcie przyszedł czas na przyznanie nagród w kolejnych kategoriach. Będzie to największy talent oraz najlepszy amator, a nagrody w tych kategoriach wręczy przewodniczący Rady Miejskiej, pan Szymon Krzysztofiak, którego zapraszam na scenę wraz z Michałem Mieźwickim, który w roli pomocnika spisuje się dziś fenomenalnie. Wielkie brawa, małe chłopaki. Pierwsze nagrody powędrują do zwycięzców w kategorii Największy Talent. W tej kategorii kapituła zawsze ma spory ból głowy, a jednak to doskonale świadczy oczywiście o pracy z młodzieżą w klubach sportowych. Tak było i tym razem. Też nie było łatwo wybrać tego jednego, dlatego kapituła postanowiła w tej jednej kategorii przyznać dwie nagrody. Jako pierwszą nagrodę odbierze przedstawiciel dyscypliny, która przeżywała lata swojej świetności w naszym mieście w poprzedniej dekadzie. Dawno nie mieliśmy okazji gościć na naszej scenie koszykarza, tym bardziej miło jest mi ogłosić, że za największy talent 2018 roku uznano... Mateusza Kowalskiego. Zapraszamy na scenę. Mateusz Kowalski, młody koszykarz zaczynający swoją przygodę z koszykówką w Miewkowie, które po kilku latach stało się dla niego troszeczkę za ciasne. Jego talent dostrzegły największe ośrodki województwa, które chciały szlifować ten diament. Wraz z rodzicami podjął decyzję o kształtowaniu swoich umiejętności w młodzieżowych drużynach Twardych Pierników Toruń, gdzie już udało mu się zdobyć srebrny medal Mistrzostw Polski. Mateusz jest regularnie powoływany do kadry województwa, gdzie ma szansę pokazywania swoich umiejętności na turniejach w całym kraju. Liczymy na dalszy rozwój jego talentu i że w przyszłości będziemy mogli podziwiać jego poczynania na najwyższym poziomie w kraju i za granicą. A kto wie, być może w przyszłości pójdzie w ślady naszego jedynaka w NBA. Mateusz, sami z Krzysiem będąc na scenie odczuwamy stres, dlatego domyślam się, że u tak młodego sportowca jest on nieporównywalnie większy. Spróbujemy jednak dowiedzieć się, jaki koszykarz jest twoim idolem i na kim wzorujesz się w swojej grze. Wzoruję się akurat na Shaquille O'Neal'u, ponieważ no, bardzo lubię jego styl gry, no i też dlatego, że łamał kosze. Chcielibyśmy też Cię zapytać, Mateusz, o Twoje sportowe marzenia. Co chciałbyś osiągnąć w przyszłości? Czy koszykówka to jest główny Twój cel, czy może chciałbyś postawić na coś innego? Czy to sport jest tym, tą najważniejszą drogą w życiu, którą chciałbyś krążyć? Sport jest najważniejszą drogą w życiu, więc wierzę, że moje marzenia są takie jak w większości koszykarzy, czyli na NBA. Tego Tobie serdecznie życzymy. Wielkie brawa. Mateusz, w imieniu wszystkich obecnych życzę Tobie wielu sukcesów sportowych, spełnienia wszystkich marzeń, a my trzymamy kciuki, żeby spełniły się one w 100%. Dziękujemy bardzo, Mateusz. Druga nagroda w kategorii Największy Talent powędruje do osoby, którą gościliśmy już na scenie i mieliśmy okazję usłyszeć, że doskonale sobie na niej radzi. Jest przedstawicielem najpopularniejszej nie tylko w całym kraju, ale także w Miewkowie piłki nożnej, ale o ogłoszenie zwycięzcy w tej kategorii poproszę moją przeuroczą koleżankę. Niezmiernie miło jest nam ogłosić, że kolejna nagroda w kategorii Największy Talent powędruje do... Adriana Frelicha. Adrian Frelich, przebojowy pomocnik wychowanek Unii Gniewkowo, jest pewnym punktem nagrodzonej już dziś czwartoligowej drużyny. Do swojego piłkarskiego CV może dopisać dwa awanse z seniorami oraz awans drużyną juniorów do najwyższej klasy rozgrywkowej w województwie. Jego niebanalne umiejętności techniczne zostały dostrzeżone również przez dużo większe kluby, czego dowodem jest tygodniowy pobyt w jednym z klubów angielskich. Wraz z rozwojem piłkarskim w parze idzie rozwój mentalny zawodnika, dla którego mamy nadzieję Unia Gniewkowo będzie furtką do dalszego sportowego rozwoju. Adrian, jeszcze raz dołączam Cię do tablicy. Czy jest ktoś szczególny, komu chciałbyś w tym momencie tutaj w blasku fleszy serdecznie podziękować i oddajemy Tobie głos? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim są to kibice oraz zarząd tego klubu. Ale przede wszystkim, tak, to jest trener, któremu wszystko zawdzięczam i dziękuję Ci bardzo, trenerze. I zapraszam tutaj. Do widzenia. Trenerze, Adrian będzie się czuł lepiej w towarzystwie na scenie, także...
Ja wiem, że tobie teraz też będzie niezręcznie przy trenerze mówić, ale jest jakaś wymarzona drużyna. Wiem, że trener sympatyzuje z Chelsea, także żeby tu nałapać punktów, to może tam w stronę Chelsea uderzymy, ale drużyna, oprócz Unikniewkowo oczywiście, która jest twoim wymarzonym gdzieś tam klubem, gdzie chciałbyś w przyszłości zagrać. Jest to Manchester United, jest to oczywiście przeciwnik Chelsea, ulubionego trenera. Ale ja to proponowałem, żeby pan burmistrz go wziął na rzecznika. No przecież już tylko 10 miejsc. Pan. Bestia medialna, to leży. Medialna bestia. Tak, tak. 10 miejsc składził się, no jest zaklepany. Załatwił sobie, tak, leży. Będziemy trzymać za słowo, bo umiejętności nie ma rady. Dziękujemy serdecznie Edenowi, dziękujemy trenerowi. Kolejna kategoria to kategoria najlepszy amator. W tej kategorii nagradzane są osoby, które nie są zrzeszone w klubach sportowych, jednak wyniki, jakie osiągają na sportowych arenach, przynoszą chlubę gminie Gniewkowo. Tutaj kapituła postanowiła przyznać nagrodę. Panu Rafałowi Welencowi. Zapraszamy serdecznie. Tenisista ziemny, który od wielu sezonów dominuje rozgrywki w naszym mieście, wygrywając zarówno w turniejach singlowych, jak i deblowych. Po miejscowych sukcesach postanowił spróbować swoich sił w inowrocławskiej lidze tenisa, gdzie radzi sobie równie dobrze jak na lokalnych kortach. Panie Rafale, skąd w ogóle pomysł na tenis, który specjalnych tradycji w Gniewkowie przecież nie ma? Chciałbym na wstępie podziękować kapitule za wybór mojej osoby. Jestem bardzo zaskoczony. Myślę, że tenis dlatego, że lubię ten sport, lubię oglądać go w telewizji. No jest to moja taka ulubiona dyscyplina, nie? Bardziej Djokovic czy bardziej Nadal? No tutaj to tak oglądam. No Djokovic i Nadal to są super, że tak powiem, sportowcy i tenisiści, nie? Także oboje są bardzo dobrzy. Panie Rafale, czy trenuje pan przez cały rok, czy tylko w sezonie letnim? I jak wyglądają takie treningi? Oczywiście w sezonie letnim tutaj w Gniewkowie nie ma możliwości grania w sezonie zimowym, dlatego jeżdżę kilka razy w miesiącu do Inowrocławia, pograć sobie też w Inowrocławiu. Dziękujemy bardzo, panie Rafale. Dziękujemy serdecznie, życzymy kolejnych sukcesów. Najlepsze ma to 2018 roku. Rafał Welec, dziękujemy ślicznie. Jeszcze raz proszę. Dziękujemy również panu przewodniczącemu. Michał, zostań z nami jeszcze na scenie. Już za chwileczkę dowiemy się, kto został najlepszym sportowcem gminy w 2018 roku. Jednak zanim ogłosimy ten najważniejszy werdykt, chcielibyśmy pokazać wam króciutki film pokazujący, że w sporcie nie zawsze wszystko da się zaplanować.